Witam Was. Dzisiaj takie króciutkie podziękowanie, ponieważ 2 miesiące temu mówiłem, że muszę postawić nową taką szopę na siano do koni i część z Was tam przesyłała środki na to i wpisywaliście też w tytuł, że to na szopę dla koni. Także w końcu udało się to sfinalizować. Szopa stoi, właściwie garaż można powiedzieć. Sam pokażę. Stało takie coś jak tutaj, tu została połowa tego. Ale tutaj to po prostu te słupy już były ugnite na dole. Zresztą tutaj też są w tym. Tą część muszę wymienić jeszcze też. Czyli będę musiał jeszcze jeden postawić, ale to chyba dopiero na przyszły rok. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie się wszystko rozwijać. Może wytrzyma jeszcze ten rok. Tam mi bardzo dużo siana zgniło, ponieważ ten dach przeciekał straszliwie i tam się lała ta woda z deszczu na te bale. No i niestety bale się kupowało, one gniły, znowu część trzeba było wyrzucić, taki bezsens. Dlatego to jeszcze też pójdzie do rozbiórki, a tutaj teraz postawiliśmy to. Kabel, kabel. Także mamy postawione. Powoli, powoli. Moment. Jest to garaż z drugiego gatunku blachy, żeby był po prostu tańszy. Czyli to jest z różnych takich kawałków porobione, ale to jest ok. W każdym razie, żeby tylko było sucho tutaj w środku. Dobra, jeźdź, chodź, chodź. I teraz robimy siano tutaj. Podłogę też już zrobiłem. I powoli gromadzimy siano, żeby go napełnić. Także jest tutaj co robić. Podłogę zrobiłem z tej starej szopy, która była. Także no, nie jest to najrówniejsze, ale jest. No. Z tych słupów, które zostały, co nie były jeszcze zgnite, i te deski, które jeszcze były dobre, to z tego podłoga jest robiona. Dach, który był tam wrzucony, te płyty, to dałem na sam spód, żeby mi wilgoć do góry nie ciągła o ziemi, no ale tego raczej nie będzie widać. Tutaj widać, o kawałeczek. To jest ten stary dach, który był na dachu. Także wszystko udało się jak gdyby wykorzystać jeszcze raz. Także nic nie poszło na marne, wszystko, no, recykling, nie? Przetwarzanie. Wszystko jest wykorzystane, także teraz gromadzimy siano, żeby go zapełnić do pełna, a później trzeba będzie pomyśleć, czy jeszcze tamtą stronę też nie wyburzyć i jeszcze jednego takiego nie postawić, no bo tamto też już długo nie pożyje, bo słupy były ugnite, wszystko to było w jednym momencie stawiane. Także dzięki wszystkim za wsparcie, szopa postawiona, czy garaż, jak to chcę nazwać. Także tyle i pozdrawiamy Was.